Dzień dobry, witam was w końcu w Q&A na 50 tysięcy, tylko że na chyba teraz 63 tak dokładnie. Nie wiem, czy już widzieliście filmik z wysiewania nasion storczyka w kulturach tkankowych, w kuchni, w warunkach pseudolaboratoryjnych in vitro do kultur tkankowych. Jeśli jeszcze nie zobaczyliście, tutaj w rogu będziecie mieć odnośnik, nadróbcie to, bo takiego materiału w Polsce nie ma. Chciałem was przeprosić za to, że tak późno wystartowałem z filmem z Q&A na 50 tysięcy, ale totalnie nie miałem czasu, teraz mam chwilę, żeby usiąść, wyszukałem wszystkie pytania, mam wszystkie na laptopie, także zaczynamy. Siemka, dasz znać, co u twojej Karoliny Reaper, którą zimowałeś w mieszkaniu, obrodziła, bo zastanawiam się, czy przyjąć taką samą strategię w tym roku ze swoimi papryczkami. Miło by było zobaczyć jakiegoś shorta z tą roślinką. Akurat shorta z tą roślinką raczej nie zobaczysz, spowodowane jest to tym, że wiosną nie miałem czasu, papryczkę wydałem, a jak poprosiłem o zdjęcie, to dostałem takie zdjęcie, czyli papryczce brakowało wody, nawozu i słońca. Także papryczka jest jaka jest, ale nie jest to spowodowane zimowaniem, tylko złym utrzymywaniem, tak powiedzmy dyplomatycznie. Ale pokażę ci, jak wyglądają moje papryczki Karoliny Reaper, które pokazywałem na filmiku te małe, bo właściwie od momentu filmiku nic się z nimi nie stało. To znaczy ani ich nie sprzedałem, ani ich nie rozsadziłem. Tak jak postawiłem w tunelu, tak zostały i przekorzeniły się nawet kaninę. Także tylko i wyłącznie dlatego żyją, tylko i wyłącznie dlatego mają owoce, bo po prostu przekorzeniły się przez tę małą fi 9 cm doniczkę w podłoże przez tkaninę. Jakie ostre papryczki najbardziej lubisz hodować? Ja lubię hodować tylko te, których jeszcze po pierwsze nie uprawiałem, a po drugie te, które z jakiegoś powodu są najfajniejsze, najciekawsze, czyli najbardziej ostre, albo największe, albo najbardziej takie. No ja wybrałem najbardziej ostre i dostałem Karolinę Reaper, dlatego uprawiam Karolinę Reaper. Nie jestem człowiekiem, który jest bardzo odporny na ostre rzeczy i ja Karolinę Reaper w zeszłym roku, którą zebrałem, to tylko i wyłącznie zdążyłem polizać, a i tak mi połowa twarzy praktycznie zmrowiała. Mam pytanie z dziedziny. Język polski jedniowate. Cukinia i kabaczek to samo, czy jednak nie? Cukinia i kabaczek to dwie odmiany botaniczne tego samego gatunku i można byłoby porównać to do kota szylkretowego albo kota czarnego. Czy czarny kot to jest kot? Tak. Czy szylkretowy kot to jest kot? Tak. Czy cukinia i kabaczek to samo? Tak. Czy cukinia i kabaczek to samo? No nie do końca, ale jakby należą do tej samej grupy. Witam, czy warto skrapiać pomidory wywarem z drożdży lub mieszanką mleka? Czy faktycznie zabezpiecza to przed gnięciem pomidorów i zarazą? Czy jest to niepotrzebne narażanie roślin na ewentualną drożdżycę lub coś podobnego? Pozdrawiam. Drożdżycy czy coś podobnego nie ma w uprawie pomidora. Jeśli robimy uprawę pomidora, na której wam nie zależy, to stosujcie mleko, stosujcie drożdże i nic więcej, licząc na to, że albo się uda, albo się nie uda. Jeśli zależy wam na waszych uprawach, to olejcie drożdże, olejcie mleko i po prostu wtedy, kiedy trzeba, wtedy, kiedy obserwujecie prognozę pogody, że robi się chłodniej, robi się pochmurniej i będzie przez 3 dni padać deszcz, wtedy wiedzcie zapobiegawczo z ochroną, a gwarantuję wam, że pomidorki będą w stronę. Uprawiałeś kiedyś tykwy ozdobne? Nie. Ale gąbczaka walcowatego uprawiałem i mam w tej chwili nawet na polu. Mogę nawet wam zaraz pokazać. O, proszę bardzo. Gąbczak walcowaty. Taki. Czekam jeszcze, niech sobie rośnie. Póki rośnie, niech będzie. Nic nie zrywam. To jest jedna sztuka. Wsadziłem chyba 3-4 rośliny, a tylko jedna sztuka jest. Jak dbać o pomidory na dworze poza szklarnym? Prosta sprawa, mogę ci wymienić wszystkie zabiegi. Odchwaszczanie, może być palikowanie albo przywiązywanie do sznurków. Obrywanie wilków, obrywanie liści wtedy, kiedy trzeba, ale to będzie dotyczyło następnego pytania. Ogławianie po połowie sierpnia, na bieżąco zrywanie liści i oczywiście ochrona fungicydowa. Czy możesz zrobić odcinek albo odpowiedzieć, jak podchodzisz do podstawowej sprawy? Jak podlewać, żeby korzenie wyglądały jak u tego ogórka, co pokazałeś na kanale? Jest bardzo prosta sprawa, żeby korzenie wyglądały tak jak u mnie na tym ogórku z filmu, a nie brązowe albo śmierdzące. Podlewasz wtedy, kiedy trzeba. Nie podlewasz co 7 dni, nie podlewasz co 10 dni, bo ci tam pani Jadzia z warzywnika powiedziała. Podlewasz wtedy, kiedy roślina jest przesuszona. To znaczy wtedy, kiedy zaczyna powoli brakować wody, bo nie musi to być przesuszenie. Jeśli widzisz, że podłoże jest już takie, nie jest mokre, nie jest wilgotne, że można byłoby dodać wodę, to dodaj wodę. Ale poczekaj, nie rób podlewania od momentu, kiedy ziemia jest mokra po pierwszym podlaniu do drugiego podlania bez żadnego okresu przejściowego. Żeby to nie była linia równa, że zawsze jest doniczka wilgotna. Zrób tak, że po podlaniu jest maksymalna wilgotność, ta wilgotność zaczyna spadać i w momencie, kiedy ty widzisz, że no jest na granicy przesuszenia, że już
powoli ten torf będzie nawet się kurczył, no to nie możemy dopuścić do tego kurczenia, wtedy dodajemy wodę przed i bezpiecznie robimy sobie takie amplitudy wilgotności. Wtedy, jeśli woda z tej ziemi będzie usuwana, bo będzie albo pobierana, albo parowała, to wtedy w to miejsce wejdzie powietrze. I jak wejdzie powietrze, korzenie będą miały po pierwsze wodę, po drugie powietrze, nie będą w warunkach takich beztlenowych, bo czasami woda potrafi wyprzeć powietrze i wtedy korzenie będą gnić. To jest sukces i to jest gwarancja dobrej uprawy i dobrego wzrostu systemu korzeniowego. Skąd takie zamiłowanie do flory? Czy nagrasz kiedyś odcinek z roślin balkonowych typu jakie się najbardziej opłaca? Opłaca, w sensie chcesz uprawiać na balkonie rośliny, które będziesz sprzedawać i chcesz na tym zrobić biznes? Nie polecam, bo pewnie nie masz dużego balkonu, ale jeśli chcesz jakieś balkonowe, to raczej w przyszłym roku, bo mamy już końcówkę sierpnia. Skąd takie zamiłowanie do flory? Według mnie ogrodnictwo to jest branża, jedyna taka na całym świecie, gdzie zostawiając coś na jakiś czas, wracając po tym czasie, masz dwie lub trzy takie rzeczy. Na przykład jeśli masz firmę produkującą śrubki, to zostawiając śrubkę na parapecie, po jakimś czasie nie zrobią się dwie śrubki. Albo odcinając śrubkę, zostawiając kawałek gwintu i igłówkę, nagle nie odtworzą się z tych dwóch połówek dorosłe, duże śrubki. To jest jedyna branża, w której można nieograniczenie praktycznie robić kolejny materiał. Praktycznie z zerowym nakładem. Pomijam środki ochrony roślin, nawozy i pracę ludzką, ale generalnie mając materiał, jesteśmy w stanie z jednego materiału zrobić ileś materiałów. To jest dla mnie fascynujące. Jakie studia skończyłeś? Od ilu lat interesujesz się ogrodnictwem? Skończyłem ogrodnictwo na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Nawet uczęszczałem jakiś czas, bo właściwie całe studia, do koła naukowego genetyków i hodowców roślin. Także tam nauczyłem się robić rośliny in vitro. Od ilu lat interesujesz się ogrodnictwem? Na studia poszedłem w 2015 roku, ale jeszcze w klasie maturalnej bardzo zainteresowałem się uprawą roślin in vitro, gdzie prowadząca biologię nie potrafiła powiedzieć mi nawet słowa o rozmnażaniu roślin in vitro, co nie jest dla mnie totalnie zrozumiałe, bo w tym roku, kiedy na biologii obławiasz rośliny, uprawa roślin in vitro to jest jeden z ciekawszych tematów i jeśli ktoś uczy czegoś przez 30 lat i nie zainteresował się tematem na tyle, żeby po prostu prywatnie się czegoś dowiedzieć, to nie najlepiej świadczy o tej osobie. Obrywać pomidory czy nie obrywać? Kiedy? Jak? Po co? Tyle już opinii słyszałem, że ciekawa jestem, jaka jest twoja... Obrywać pomidory? Oczywiście wtedy, kiedy są dojrzałe. Znaczy ja domyślam się, że to jest skrót i chodzi o liście. Obrywać liście jak najbardziej, ale... Są pewne warunki. Po pierwsze, jak sadzisz pomidora i ten pomidor ma 5 czy 7 liści, to nie rób z niego palemki z dwoma liściami na wierzchołku, bo to jest bez sensu. Zostaw sobie kilkanaście liści, żeby zawsze było i potem sobie stopniowo możesz tam po jednym podrywać. Ważna kwestia jest w momencie, kiedy masz grono. Pod gronem możesz liście obrywać praktycznie bez straty dla tego grona, które jest pierwsze na dole, bo te dolne liście to odpowiadają generalnie za gospodarkę wodną i za transport składników pokarmowych. Także to pierwsze grono od dołu może tak bardzo nie dostanie po tyłku, ale bardzo ważne są liście nad gronem. Właściwie nad każdym gronem. 2-3 liście nad gronem karmią grono, które jest pod tymi liściem. Także obrywasz liście nad gronem w momencie, kiedy zauważysz, że owoce już dorosły do swojej wielkości, a na przykład się nie wybarwiają. To wtedy, żeby stymulować to grono do owocowania, w sensie do dojrzewania, obrywasz 2-3 liście nad tym gronem. Oczywiście na jeden raz obrywasz 2-3 liści co 2-3 dni, po to, żeby nie spowodować zaburzenia gospodarki wodnej w roślinie, bo roślina transportuje wodę na zasadzie biernej. Liście parują, robi się podciśnienie i woda zostaje podsysana, ale na zasadzie biernej, bez wydatku energetycznego ze strony rośliny. Chciałbyś założyć firmę ze sprzedażą sadzonek? Oczywiście, że tak, nawet założyłem. Babichanin.pl. Wejdź sobie na sklep mojego gospodarstwa ogrodniczego. Babichanin. Taka reklama. Czy chciałbyś uczyć w szkole o uprawie roślin? Nie. Co myślisz o permakulturze? W skali amatorskiej spoko. W skali wielkoobszarowej nie uda się to. O której wstajesz i o której idziesz spać? Ile osób masz do pomocy? Nie mam do pomocy nikogo. Jak rodzice mają bardzo dużą wolę w weekend i widzą, że sobie nie radzę, to czasami coś przyjdą mi pomóc, na przykład pozrywać fasolkę czy ogórka. Ale generalnie wszystkie rzeczy techniczne, wszystkie rzeczy pielęgnacyjne robię ja. Wstaję po 5, chodzę spać niestety, ale w okolicy 24, co niekorzystnie odbija się na mojej kondycji. Od paru już ludzi z ogrodnictwa słyszałem, że nasiona rośliny są modyfikowane, żeby nie mogły się obyć bez specjalnych środków od wybranych firm. Wiesz coś o tym? Nie wiem, bo taka sytuacja nie występuje. Każdą roślinę możesz chronić dowolnym środkiem, jeśli tylko ma rejestrację na stosowanie tej rośliny. I nie ma czegoś takiego, że ktoś zrobił odmianę pomidora, którą możesz opryskiwać tylko tym środkiem, bo inaczej zdechnie albo nie będzie działać. Nie ma czegoś takiego, że ktoś wymyślił odmianę kartofla, w której chwasty mogą być zwalczane tylko tym środkiem, bo jak innym nie popryskasz, to w ogóle nie będzie roślina rosła. Daj sobie spokój, to są brednie. Jakie hobby poza rolnictwem? Od chyba 3 lat nie byłem na rybach. Uwielbiam wędkarstwo. Z Wędziskiem za pan brat byłem od praktycznie podstawówki. Jak tylko kupili mi rodzice skuter, to jeździłem skuterkiem na wszystkie okoliczne zbiorniki i sobie tam moczyłem kija.
tej chwili od 2020 roku nie mam nawet weekendu wolnego, żeby pojechać na rybki. A szkoda. I moim marzeniem jest spinning. Często mówisz, żeby nie odszczepywać korzeni, bo tracimy włośniki. Z kolei jak patrzę na kanały z roślinami doniczkowymi ozdobnymi, to autorzy się nie martwią, tylko rozwalają całą bryłę jak leci, czasem pozbywają się całej ziemi. Jak to jest dokładnie? Czy ma to sens czasem? To jest świetny komentarz, ponieważ jestem dokładnie tego samego zdania, co Michał. Jeśli przesadzam rośliny ogrodowe, które mam w doniczce z produkcji, to po prostu wyciągam z mniejszej doniczki, nasypuję na dno większej doniczki odrobinę torfu, kładę na to, dookoła obsypuję ziemią, oczywiście po drodze dociskając. I to jest sprawa załatwiona. I to się nazywa przesadzanie. A jeśli ktoś wyciąga ci roślinę doniczkową i wykałaczką grzebie, żeby najmniejszy centymetr sześcienny podłoża wyciągnąć, dla mnie to jest po pierwsze głupota, po drugie strata czasu, po trzecie robienie z prostej czynności jakiejś skomplikowanej czynności. To jest prościzna. Wyciągasz, wkładasz do większej doniczki, na dno dajesz podłoże, dookoła podłoże. Jeśli na dole masz straszną podeszwę, no to od biedy możesz tę podeszwę po prostu złapać ręką i rozerwać. Ale generalnie to ja się nie cackam roślinami, bo jeśli ja mam tysiące roślin do sadzenia, to ja po prostu nie mam możliwości się cackać z roślinami, tak jak ktoś, kto przesadza sobie jedną roślinę pod filmik, no to ona wtedy grzebie, żeby tylko zrobić jakiś materiał na ileś minut. Ale generalnie to powinno być tak, że wyciągasz, nasypujesz ręką szybko na dno, ciach, ubijasz, dosypujesz, ubijasz i następne. I jedziesz następne, to ma być taśma. Witam, jak pozbyć się ziemiurek raz na zawsze? Po pierwsze polecam ci niczenie. Po drugie, znam głosy stosowania preparatów do gniazdek na komary, które podobno odstraszają albo zwalczają ziemiurki dorosłe. No, jeśli będziemy cały czas zwalczać formy dorosłe, to w końcu przestaną pojawiać się larwy. Nie sprawdzałem tego, ale niczenie sprawdzałem i jak najbardziej polecam. Kiedy się wyśpisz? To jest ciekawa sprawa. Miałem się wyspać zimą, taki był plan, ale po moim statusie ekonomicznym stwierdzam, że prawdopodobnie zimą pójdę do pracy, albo nawet gdzieś może sobie wyjadę, także plany powoli się pojawiają, ale no raczej się na razie w tym roku nie wyśpię. Na internecie czasami wsiadzają mi się uprawy w postaci plastikowej rury, wysokiej chyba na 2 metry, która z boku ma takie małe balkoniki wielkości kubeczków po jogurcie i na takim czymś, ty w kieszonkach na boku, rosną jakieś kapusty, sałaty i tym podobne. To serio jest możliwe, czy to jest jakiś fake? To są oczywiście ogrody wertykalne, czy uprawy wertykalne, jak najbardziej. W każdej z tych rur musi być doprowadzona rurka, gdzie pompka pompuje wodę z nawozem, bardzo drobną ilością, to jest hydroponika, więc to prawdopodobnie EC w okolicy 0,8-0,7, kiedy w uprawie dochodzi się do 2, także to jest naprawdę ponad dwa razy mniej niż normalnie się stosuje. Ta woda musi przepływać ciągle po to, żeby korzenie były mokre i przez to, że korzenie mają nieograniczony dostęp również do powietrza, no to bardzo dobrze przyrastają, cały czas mają dostęp do minimalnych ilości, ale jednak cały czas składników pokarmowych, także super uprawa, jak najbardziej do ogrodnictwa miejskiego, gdzie brakuje miejsca. Cześć, zakładając, że pomidor nie łapie chorób i jest cały czas ciepło, jak duży krzak mógłby urosnąć? Zależy. Mamy odmiany pomidorów, które są tak zwane samokończące, czyli one wytworzą 5 gron, zgubią wierzchołek ten górny na pędzie głównym i ewentualnie będą rosły pędy boczne, ale to już generalnie będzie koniec tej rośliny, czyli 80 cm do metra i koniec. Ale mamy też odmiany wysokorosnące i wysokorosnące odmiany tak naprawdę kończymy my. Kiedy my mamy dużą, wysoką szklarnię albo duży tunel, albo wiemy jak w niskim tunelu uprawiać wysokorosnące odmiany, to wtedy my kończymy im wzrost prawdopodobnie miesiąc, półtora miesiąca przed planowanym końcem uprawy, czyli prawdopodobnie przed zakładanym nadejściem przymrozku. I odmiany wysokorosnące będą rosły dopóki system korzeniowy będzie w stanie wykarmić tak długi pęd i dopóki nie złapie tego żaden szkodnik, żadna choroba, dopóki nie wiem, my tego nie skończymy. Czyli rekordem było, jeśli dobrze pamiętam, osiągnięcie przez pomidora 20 kilku metrów. To jest jeden pęd. Wszystkie boczne były obrywane, to było w uprawie. Bo teraz praktycznie uprawia się w szklarniach pomidory całorocznie z przerwą drobną na sprzątanie szklarni przed założeniem kolejnej uprawy, czyli tak naprawdę w grudniu kończysz uprawę, sprzątasz przez miesiąc sobie szklarnię, czy ponad miesiąc i pod koniec stycznia albo w lutym z powrotem kupujesz już gotowe sadzonki, sadzisz sobie sadzonki i one rosną do następnego grudnia. Oczywiście dzieje się to w uprawie nie glebowej, tylko w uprawie bezglebowej na podłożu z maty, na przykład z wełny mineralnej. I żeby nie było, że gadam głupoty, dostałem od mojego kolegi, który kolega ma właśnie taką szklarniową uprawę, dostałem zdjęcie, bo go poprosiłem, o wysłanie mi zdjęć swoich pomidorów. Możesz na tym zdjęciu zobaczyć, że te pomidory potrafią mieć prawdopodobnie 5, 6 czy 7 metrów w tej chwili. Cała zasada polega na tym, że prowadzisz te pomidory na sznurku dłuższym niż sufit szklarni. Jeśli sobie na drucie, który podwieszasz, jeśli na tym drucie sobie nawiniesz jakąś ilość sznurka, na przykład dodatkowe 2, 3, 4, 5 metrów, to w momencie, kiedy pomidor dorośnie ci do sufitu, dolne liście od dołu oczywiście cały czas obrywasz, a z góry ten drut po prostu ściągasz z niego, odwijasz z niego sznurek, więc roślina leci w dół i ty tę roślinę musisz przesunąć o pół metra, powiedzmy.
Czyli roślina dorasta do sufitu, odwijasz trochę sznurka i ją przesuwasz. W ten sposób wierzchołek rośliny nigdy nie jest w tym miejscu, w którym wyrastała łodyga, bo zawsze się to później przesuwa i ten pomidor zawsze na dole położy się po ziemi i ostatnie 2-2,5 metra na przykład idą w górę. Także w ten sposób jesteśmy w stanie w niskim tunelu, w niskiej szklarni robić dosyć wysoko rosnące pomidory. Ja sam w tunelu, który w maksymalnym miejscu w kalenicy ma 3 metry, uprawiałem pomidory, które miały 4,5 metra właśnie w tym systemie, że cały czas odsuwałem sznurek i przesuwałem wierzchołek. Mogę Ci pokazać teraz zdjęcie, bo miałem to zdjęcie na Instagramie. Zapraszam Cię serdecznie do zobaczenia mojego profilu na Instagramie bamiczanin.pl. Na temat tego Q&A na 50 tysięcy, które było wypuszczone na 60 kilka tysięcy subskrypcji, to już wszystko. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i jeszcze raz zachęcam Was do zobaczenia filmiku instruktażowego z wysiewania nasion storczyków rodzaju Phalaenopsis w kulturach tkankowych w warunkach pseudolaboratoryjnych, czyli własnej kuchni. Zostawcie suba, zostawcie dzwoneczka, dajcie znać w komentarzu, jak podobała Wam się ta seria. Jeśli macie jakieś pytanie, zadajcie je pod tym filmem, może zrobimy drugie Q&A. Siemanko!